Hejka, witajcie dziś na moim kanale. Dzisiaj was będę uczyła jeździć jak na deskorolce. Jak jest czarna ekrana, to przepraszam, może coś się stało z moim aparatem, ja nie mam pojęcia. Czasami się tak zdarza, więc dzisiaj będę was znowu uczyła jak siedzi na deskorolce. Tylko jest dzisiaj zimniej, więc jest tu łatwiej. I ostatni dzień przed wakacjami, więc pokażę wam. Okej, jak się to włącza. Żeby włączyć deskorolkę, mamy tu taką jakby taką bateryjkę pokazaną, widzicie? Tu pod tą bateryjką jest taka naklejeczka, jakby nie naklejeczka, tylko taki przycisk się włącza i wyłącza, a na tym, pod tym kółeczkiem tu się ładuje. Ładuje się 4 godziny. Jakbyście nie widzieli, jest taka piękna apka, fajna, czyli twój tata, ty możesz... Ktokolwiek z twojej rodziny, albo ty po prostu, może twoja przyjaciółka, ktokolwiek ma swój telefon, no nie jest taka apka, do tego może sprawdzać, ale najlepiej, żebym ja sama to miała, albo rodzic jakiś, bo wtedy tata może sprawdzić, czy się zgubiłam, czy nie, albo kiedy sama mam swój telefon, to wtedy mogę łatwiej zadzwonić do taty, więc też to sprawdza. Można puszczać muzyczkę, sprawdzać ile kilometrów, gdzie jestem, ile minut już jadę i takie dalej rzeczy, takie o tym można to nazwać. Ja to na przykład nazwałam Slime Hobby z moim tatą, nie wiem tata czemu tata nazwał hobby, ale nie mam pojęcia, więc jedziemy. Okej, to na początku nie może być takie łatwe, może być bardzo trudne, ale mi jest bardzo łatwo to robić. Więc teraz wam pokażę, jak wygląda z naszego perspektywu, jak się kręci. Widzicie, jak szybko to się kręci? A jechać to o tak, widzicie? Można jakiejkolwiek prędkości sobie oznaczyć. Tata może, jak jest beginner, to najlepiej, żeby było na 11. To jest takie, że tata może ograniczyć, albo mama, albo ty sobie jakąkolwiek prędkość. Ja już teraz nie mam beginnery, mam już ten 5. dzień, więc tata dla mnie, jak zobaczył, że ja tak szybko jeżdżę, tata zrobił, że mogę wszystkie prędkości, no mogę jeździć jakkolwiek chcę. Też najlepiej dla ciebie, jakbyś ty sobie niedawno kupił, to jest gdzieś na 11, 15, coś takiego. Ale ja i tata pomyśleliśmy na początku, żeby tata mi zrobił 16, bo tata za pierwszym razem zobaczył, jak ja szybko jeżdżę. No właśnie, no dobra, może na 15, 14, coś takiego. Ale to jest strasznie łatwe na początku, potem... No nie, na początku nie jest takie łatwe, ale no jakby jak się jeździ cały dzień i tak dalej, i tak w ogóle, tak cały czas, to jest łatwiej, łatwiej i łatwiej, ale teraz dla mnie jest w ogóle łatwo, bo teraz już mam 5. dzień, coś takiego, przed zimy, przed wakacje, pięknie będę tam jeździła, może pięknie. Po prostu będzie idealnie, będzie pięknie i wszystko będzie super, będę pływała i wszystko. No i tyle. Może to dzisiaj na tyle wystarczy, jak się wam podobał ten filmik. A, i może jeszcze wam pokażę przynajmniej, jak jeżdżę tu. Dobra, pokażę wam. Okay. I kiedy tak bardzo dużo pipa, tak pip, 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 to znaczy, że za chwilę będzie czerwony, czyli to znaczy, że za chwilę się rozładuje. A kiedy jest czerwony, to jak najszybciej proszę, żeby wam nic się nie stało, schodzić, można 10 sekund, kiedy będzie czerwony, ale bardzo was proszę, żebyście wy schodzili, bo może wypaść z waszych nóg i spadniecie. I będziecie mieć coś takiego. Nie wiem, czy to jest na tym kolanu. O, będziecie mieć taką ranę, widzicie? To strasznie boli na rękach. Nie, już na rękach tu przeszło. Można spaść, a można jeszcze stać. A, jeszcze wam nie mówiłam, że tu są takie fajne światełka, więc jak się zgubisz w ciemności, to to ciebie zawsze odnajdzie. Chyba jak ktoś będzie miał takie same, to nie odnajdzie za bardzo. Chyba, żeby nie chodził po nich, to, bo tu są takie światełka fajne. Można jeździć do tyłu, do przodu.
można sobie puszczać muzyczki, widzicie? Ja teraz mogę pojechać do przodu i do tyłu. Na przykład przód i tył. Jak jechać do przodu, to jest takie, można powiedzieć, trzeba stać prosto, nogi i tak ciało musi się trochę obchylać, widzicie, o tak, i się jakby jedzie, a kiedy chce się do tyłu, to ciało jakby do tyłu, widzicie, i teraz jadę właśnie do tyłu. A tak wygląda taki, o, tak wygląda taki przewrót naszego perspektywu. Ja to trochę robię za szybko, na początku tak nie może być. Na początku wszyscy mogą się bać, ale potem już, nie wiem, radzę kupować, bo naprawdę to jest fajne, łatwo się na tym jeździ. Kupujcie dokładnie taki sam jak ja, nie musi być taki sam kolory, ale taki większy, bo wasza rodzina wszystkich do 100 kg mogą, jest najlepszy, może jeździć po trawie, po wszystkim. Więc to może na tyle na dzisiaj. Podobał wam się film, jak subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i naciśnijcie dzwoneczek. Pa, pa!